Ciekawe, co to jest. Siła wiatru, kierunek wiatru. Tu jest kierunek wiatru? Nieważne, tutaj też. Dzisiaj dotarłem do miejscowości, która na mapie Polski jest umieszczona już od XIII wieku, a jej nazwa jest jedną z najtrudniejszych do wymówienia w naszym kraju. Mowa oczywiście o Trzciance. Przyjechałem tu do Stefana, który jest hodowcą trzody chlewnej i powiem wam, że ma całkiem sporo świnek, no i oczywiście ma przeogromną wiedzę na ten temat. Razem z firmą Kramp, która w tym roku obchodzi 70-lecie swojego istnienia, przygotowali dla mnie kolejne ciekawe rolnicze wyzwania. Ciekawi jesteście? Bo ja bardzo. Chodźcie. W dzisiejszym odcinku dowiem się, czym jest bioasekuracja, jak żyją świnie, czy jak posprzątać końskie łajno. A na końcu zaskoczę mojego bohatera pyszną wieprzową pieczenią. Stefan jest rolnikiem od prawie 30 lat, ale podobnie jak każdy rolnik jest oczywiście też mechanikiem, co sprawdza się w każdym moim odcinku. Tym razem mechanikiem nawet z wykształcenia. Cześć. Witam, witam. Tam świnki? Tak. Mogę tam wejść? Jak najbardziej. Musimy zachować bioasekurację, proszę ubrać. Co musimy zachować? Bioasekurację. Bioasekurację. Co to jest bioasekuracja? Bioasekuracja, przeciwdziałanie przeciwwniesieniu choroby ASF. No tak, a dzisiaj o tym ASF to dosyć głośno jest, nie? Tak, tak, bardzo głośno, dlatego musimy tego bardzo przestrzegać, bo może być bankrutem, jak to wejdzie. Nie chcę, żebyś zbankrutował po moim odcinku, naprawdę nie chcę. A to chyba tylko przy świniach obowiązują takie, prawda? No teraz to ptasia grypa to samo, nie? Pamiętasz taką bajkę Pi i Sigma? Trochę. Pi i Sigma, Pi i Sigma. Przemysłowy chów trzody bywa czasem kontrowersyjny. Zaraz dowiem się, czy tak naprawdę jest. I zobaczę, jak o swoje świnki dba Stefan. A ile masz łącznie świn? 1500. 1500 świnek. I one wszystkie są na mięso? Tak. Czyli z nich wszystkich powstanie pyszny schabowy? Jak najbardziej. A co sprawia, że wieprzowina twoja akurat jest wyjątkowa? Sposób hodowli, zdrowe pasze. W zasadzie nasze polskie zboże są ekologiczne, także i wieprzowinka jest ekologiczna. No Jezu, mnie to gryzie jak... Właśnie mnie jakaś w dumsko świnia ugryzła. Jaki jest najlepszy wiek na ubój? Nie powinienbym wiek, a waga. Waga? Waga. Czyli około 130 kilo. Na wiek by wychodziło około 6 miesięcy. Przywiązujesz się jakoś do tych świnek? Jak najbardziej. Rolnictwo trzeba kochać. Zaczynają się od pola, skończy się na zwierzętach. W jaki sposób karmisz świnie i czym? Automaty paszowe. Tu mam przygotowany automat, bo właśnie się, jak wiadomo, złośliwe rzeczy martwych. No. Czyli maszyny na rzeźbę się zużywają. Właśnie teraz będę montował taki karmik. Tu jest zasobnik, no. Tam jest koryto. Aha, czyli to zamiast tego po prostu tu będziesz tak, demontował te tak, i stawiał tak, takie. Powiem ci, że dużo ładniejsze, bardziej estetyczne. Ja ci pomogę to w takim razie otworzyć, bo widzę, że nóżka sztuka. A w jaki sposób ta pasza będzie się tu dostawała? Wiesz, bo ja o wszystko pytam, ponieważ ja chcę nauczyć się życia na roli. Spiralny paszociąg. Tam jest spirala, która pasza jest podawana i tymi rurami sypuje się na dół, czyli tu, do karmika. Jakie świnia wiedzie ekskluzywne życie. Cały czas ma dostęp do jedzenia. Można powiedzieć, że relaksik, no gdyby nie ten ubój. Powiem ci, za dużo tej roboty przy świniach to nie masz. No to tutaj nie ma, ale jeszcze popracuję przy koniku naszym. No ja mam nadzieję, bo jeszcze tu się nie napracowałem zbytnio. Ale coś do pomocy, jakieś urządzenia mamy? Pomożemy sobie sprzętem. Ale najpierw musimy pojechać do sklepu po pewną część. Wytłumaczę w trakcie jazdy. A dobra, no to nie, chodź. Życie na wsi nie jest proste. Jak się okazuje, bez dobrze zaopatrzonego sklepu rolniczego ciężko żyć. Więc jedziemy do Trzcianki na zakupy. Dobry. Dobry. Mam taką sprawę, bo tutaj Stefan właśnie lekko skrzyczał, że jakiś wężyk się tutaj coś nam, rozumiesz, rozwalił. Przez ten wężyk robota nam stoi, a mamy obornika do przerzucenia. Co, masz takie coś? Masz takie coś? Myślę, że tak. Zakuwacie, czyli tak. To serwis nam jakiś potrzebny jest. No, dokładnie, Brusław sam. No, ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. Pokażesz tak? Mi to? Tak, zapraszam. To tak na szybko, żeby było, nie? I na czym polega całe to zakuwanie węża? Myślałem, że to na fletach się robiło kiedyś. Prawie że. Na cięciu i zamiataniu. A, czyli stąd bierzemy jakiegoś węża, no tak? Panie, no nie, który to? Musimy dobrać odpowiedni wąż. No, panie Oskar, ja popatrzę. Gotowy wąż dla pana. Naprawdę? I oto tyle hałasu?
Stefan, no Stefan, no proszę cię. To nie chodzi o hałas, to chodzi o kasę. Nie ma tego wężyka, maszyna stoi. Dobra, dobra. Dziękuję ci ślicznie w takim razie. No, cześć. Dzięki. Mamy wężyk, więc można wracać na gospodarstwo, gdzie zapewne Stefan zaraz mi dorzuci kilka kolejnych robótek. Dobrze, domyślam się, że to tutaj. No, podaj tamto, a podaj mi tu. Drugą część. Tam możesz kręcać na maksa. Ile masz sił? Co to jest? Do czego służy ta część? Bez tego węża nie podniesiemy do góry nic. Do góry? Koparki się tak, nie da podnieść? Tak. Dobra. A i podaj mi ten 22. To gdzie ten koń? Tam? Kevin? Tu, Kevin. No, ładnie, ładnie. No. I zaraz będziesz miał koniec. I to jest w końcu robota dla mnie. Obornik, świnie, koń. No, w końcu się czuję, jakbym mieszkał na wsi. Dużo jeszcze tam zostało? Jeszcze troszkę, powiem ci, całkiem sporo robi ten twój koń. A dużo jest, dużo robi. Ta. Powiem ci, trochę roboty w tym twoim gospodarstwie jest. Cały dzień tak zleciał. Teraz nie wiem, czy robić na, czy gotowanie na zewnątrz, czy w środku, nie wiem jak pogoda. Nie ma problemu, kupiłem stację meteorologiczną, zaraz sprawdzimy, będzie wiedzieć. To jest dopiero nowoczesny rolnik. Kupił stację meteorologiczną, to chodź pokażesz mi jak to wygląda. Zapraszam. Ciekawe co to jest. Siła. Siła wiatru, kierunek wiatru. Tu jest kierunek wiatru? Nieważne, tutaj też. A, tu jest wiatr, 7,9 prędkość tak, kilometra na godzinę, a opady 2 mm. Wilgotność 29, temperatura 32,9. Będzie pogoda, nie mamy co się martwić. Czyli mogę gotować na dworzu? Tak, tak, nawet do rana. Słuchaj, mam nadzieję, że nie będziesz miał nic przeciwko temu, bo ty świnki hodujesz, a ja świnki gotuję, okej? Okej, piecze to mój przysmak. Tak? Tak. No to poczekaj w takim razie, niebawem wrócę. To, żebym nie czekał długo. A teraz przygotuję naprawdę prostą, ale przepyszną łopatkę wieprzową, którą podduszę z ziemniakami, kalafiorem, czosnkiem, a do tego podam przepyszną sałatkę z białej kapusty. Wieprzowina to stanowczo ulubione mięso Polaków. Pokażę wam teraz, jak przygotować jedną z moich ulubionych letnich pieczeni. Będzie bardzo kolorowa, bardzo wyrazista w smaku. No i zobaczycie te letnie kolory, które tutaj będą za chwilę tańcowały w tym garnku. Spora ilość pieprzu, który należy wetrzeć w mięso. Ten piękny kawał mięsa należy związać takim to oto sznurkiem. Chodzi o to, żeby powstała kulka. Dzięki temu mięso równomiernie upiecze się w tym samym czasie. Już ostatni supełek i teraz ten piękny kawał mięsa należy dobrze obsmażyć. Wieprzowinę oczywiście koniecznie obsmażajcie na smalcu wieprzowym. Jest najlepszy. Zawsze te tłuszcze mięsne lepiej się łączą z mięsem podczas smażenia. Smalczyk już skwierczy, już pachnie. Wrzucam teraz szynkę. Łopatka powinna teraz równomiernie z każdej strony się przyrumienić. Ja w tym czasie zajmę się przygotowaniem pozostałych warzyw, których będę tutaj używał. Dodam pora, który nada takiej specyficznej ostrości. W mojej letniej pieczeni nie może zabraknąć takich pysznych, młodych ziemniaczków. Kalafiora, te piękne różyczki, kroję teraz w poprzek. Widzicie tą strukturę? Po usmażeniu będzie identyczna. No i kilka tych pysznych, słodziutkich, suszonych pomidorów. Uwielbiam się nimi zajadać. Moim zdaniem z jednej strony mięso już się całkiem nieźle przyrumieniło, no ale zerknijmy, tak. Widzicie ten piękny, złocisty kolor? Przewracam teraz łopatkę na drugą stronę i z powrotem na kuchenkę. A w garnku, do którego za chwilę przerzucę obsmażone mięso, najpierw przesmażę warzywa. To już zrobię na masełku. Najlepiej nimi miąchać. Chodzi o to, żeby pięknie się przyrumieniły, tak jak zresztą to mięso. Czy to już nie wygląda mega apetycznie? Te warzywa, ziemniaki, kalafior, suszone pomidory i za chwilę w tym wyląduje mięso, a później będzie się dusiło, taplało. Super prosty przepis, jednogarnkowy, a do tego przepyszny. Haha, z drugiej strony też pięknie się przyrumieniło mięso. Dorzucam teraz do warzyw i wy musicie zrobić dokładnie to samo. A na samym końcu dorzućcie jeszcze oliwki. Zwróćcie uwagę, że warzyw nie solę, bo sól będzie naturalna właśnie z tych oliwek. Podlejcie to teraz oczywiście białym winem, przykryjcie i uzbrójcie się w cierpliwość na jakieś półtorej godziny. Ja oczywiście ten czas wykorzystam, żeby wam pokazać moją ulubioną surówkę z białej kapusty.
Te zewnętrzne liście są delikatnie gorzkawe, dlatego je odkładam na bok. Można je wykorzystać do gołąbków na przykład, albo na zupę. Natomiast tą twardszą część teraz drobno należy poszatkować. Gdy już kapustę przerzucicie do miski, to ją tak dosyć konkretnie posulcie, po czym za pomocą dłoni ją ugniećcie. Chodzi o to, żeby kapusta puściła wodę, żeby stała się dużo delikatniejsza. W mojej surówce nie może zabraknąć sporej ilości świeżego kopru. Uwielbiam to połączenie, szczególnie latem. Ja z koprem mogę jeść po prostu wszystko, pomidory, ziemniaki, mięso, rybę. Uwielbiam koperek. Jeszcze spora ilość soku z cytryny. Kapusta sama w sobie jest bardzo słodka, więc dobrze jest ją delikatnie zakwasić. I jeszcze olej, aby się wszystko dokładnie przegryzło i połączyło. Zapomniałbym o tych pysznych pomidorach, które mam prosto od sąsiada. Pokrójcie najlepiej w drobną kosteczkę, żeby był w całej sałatce. Totalny witaminowy odjazd. Po prostu knockout. Mięso już praktycznie gotowe, więc teraz je wyciągnę. Trzymacie się? O, to dobrze. Mam nadzieję, że wasze mięso wyszło tak samo jak moje, tak piękne. Zobaczcie te ziemniaczki, które tu się gdzieniegdzie przykleiły i jeszcze warzywka, które mam tutaj w środku w garze. Teraz delikatnie należy rozciąć tą pyszną pieczeń. Myślę, że Stefan będzie zadowolony z tej pieczeni, tym bardziej, że pieczeń to jego ulubione danie. Na wierzchu oczywiście muszą wylądować te przepyszne warzywa. To wszystko należy polać tym sosem, który tutaj powstał, bo to właśnie w nim jest ta cała magia smaku. Tutaj tą wiosenną sałatkę dołożę. Nie wierzę, że każdemu mięsożercy oglądającemu ten program język właśnie nie uciekł. Nie będę mówił, gdzie. Zerknijcie, jak to przepięknie wygląda. Te letnie kolory, no i te smaki, i ta orzeźwiająca suróweczka. Słuchajcie, ja lecę do Stefana, bo na pewno już jest głodny. Chodźcie ze mną. Patrz, Stefan. Trochę poczekałeś, trochę zgłodniałeś, ale mam nadzieję, że... A jaki zapach. No to słuchaj, smacznego. Dziękuję, wzajemnie. Nie wziąłem noży, bo i tak by było niewygodnie kroić. Najlepiej to... O. Metoda tak zwanego szarpaka jest najsmaczniejsza. Na koniec dnia ja tobie świnie podrzuciłem. Powiedziałbym pyszno. A tutaj te śrubeczki próbowałeś? No, widzę, że warzywka to w ząbki gryzą, tak? Świnka to dobrze się przełyka, ale warzywka to już gryzą w ząbki. Tomek, na pamiątkę władcy pieczeni wręczam ci skromny upominek. Władca pieczeni. A piękny, panie dzieju. Moi drodzy, kolejne trofeum życia na roli zdobyte. Od dziś Tomasz I, władca pieczeni. Pi-in-sigma, pi-in-sigma.